Już po raz ósmy pasja połączyła czynnych i emerytowanych nauczycieli, którzy w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu zaprezentowali swoje prace. Wszystko w ramach dobrze znanego już powiatowego przeglądu twórczości nauczycieli. Życie ma tak wiele barw. Czerwiec to taki czas, kiedy właśnie spotykamy się w naszej sali konferencyjnej po to, żeby ucztować, kontemplować piękno różnorodnych dzieł, a mamy tutaj zgromadzone prace wykonane różnymi technikami, i rzeźba, i malarstwo, i pastele, i pierwszy raz pojawiły się u nas modele statków. Wiele osób jest z nami od samego początku i zadziwia nas to, że są to nauczyciele, którzy uczą języka polskiego, matematyki, różnych przedmiotów zawodowych, potrafią tworzyć takie piękne prace. Na wystawę składają się prace blisko 30 nauczycieli, reprezentujących różnego rodzaju szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Wśród nich znalazły się m.in. hafty, rękodzieło i portrety wykonane przez emerytowaną polonistkę Annę Gardynik. Ze 4 lata temu też część tych portretów tutaj były pokazywane. No i jeśli mogę powiedzieć, to jest to chyba taka rzecz na tym etapie, która w tej chwili mnie najbardziej pociąga. Tak, rysowanie ołówkiem. Siadam i rysuję sobie coś częściowo. Raz wychodzi, raz mi nie wychodzi. Mogę poprawiać, mogę... Albo inaczej, bawi mnie wydobywanie szczegółów z twarzy ludzkiej. Różnorodne obrazy, rzeźby, hafty, rękodzieło, wyroby szydełkowe, malarstwo kropkowe. Jest na czym oko zawiesić. Przegląd to dla nauczycieli najlepsza okazja do podzielenia się swoim hobby z większym gronem zainteresowanych i udowodnienie, że życie pedagoga to nie tylko szkoła, książki i nauka, a i na emeryturze można poświęcić się swojej pasji. Przykładem tego jest Anna Żarów, która w wolnym czasie tworzy wyroby z dżinsu. Szycie to u mnie się zaczęło jeszcze od dzieciństwa. Już parę rzeczy popsułam w domu, zanim nauczyłam się szyć. A w tej chwili, jako emerytka, wreszcie mam czas, żeby realizować swoje pasje, więc wzięłam się właśnie za szycie, za haftowanie. A jeans, bo chcę pokazać, że takie niektóre materiały, właśnie jak jeans, się świetnie nadaje do recyklingu. Można z niego cuda zrobić i polecam właśnie wszystkim na rozrywkę i na właśnie taki przerób, że tak powiem, różnych starych rzeczy, żeby nie wyrzucać, a przerabiać i wykorzystywać. Wernisaż wzbogaciły wokalno-instrumentalne prezentacje w wykonaniu uczennic pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego imienia hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.